Zanim zaczniesz korzystać z kadr, pewnie zadajesz sobie pytanie, czy moduł ten jest zgodny z ustawą. Otóż tak, kadry dostosowane są do ustawy, która umożliwia prowadzenie teczek pracowniczych w formie elektronicznej. Dostęp do modułu kadry zależy od wybranego modelu współpracy z biurem, abyś ty jako klient biura mógł korzystać z kadr. Biura rachunkowe powinno dać uprawnienia do modułu. Uprawnienia mogą być pełne lub dotyczyć tylko określonych czynności. Oznacza to, że na przykład możesz nie móc usuwać dokumentów kadrowych lub edytować listy pracowników. Dlatego tak ważne jest ustalenie na początku tego, co ty jako klient możesz zrobić w module kadry. Jeżeli masz już dostęp do modułu kadr, ty jako administrator możesz nadawać uprawnienia do tego modułu swoim użytkownikom. Aby to zrobić, wystarczy, że przejdziemy do ikony użytkownicy, a następnie wybierzemy konkretnego użytkownika, przejdziemy do jego edycji, następnie zjeżdżając w dół, przechodząc do sekcji dostęp do modułów, wchodzimy w edycję, a następnie weryfikujemy, czy opcja kadry po pierwsze jest zaznaczona oraz decydujemy o tym, jakie ma mieć uprawnienia taki użytkownik. Jeżeli nie chcemy, aby mógł edytować czy chociażby dezaktywować danego pracownika, powiedzmy, albo usuwać dokumenty z danych pracowników, po prostu odznaczamy tą opcję. Pamiętajmy o tym, aby zapisać zmiany. Jeżeli chodzi o moduł kadry, są tutaj dostępne dwie funkcjonalności. Aby to zweryfikować, wystarczy, że przejdziemy do menu po lewej stronie, następnie wybierzemy kadry. Mamy tutaj listę pracowników oraz dokumenty kadrowe. Zacznijmy sobie od listy pracowników. Na liście pracowników będą znajdować się wszyscy pracownicy, których dodaliśmy do modułu kadr, czyli stworzyliśmy im teczki. Natomiast aby dodać kolejnych pracowników, wystarczy, że wybierzemy, będąc na liście pracowników, w prawym górnym rogu przycisk Dodaj. Możemy to również zrobić rozwijając menu, a następnie korzystając z przycisku Dodaj pracownika. Tak, w taki sposób możemy dodawać pojedynczo każdego pracownika. Wystarczy, że uzupełnimy odpowiednio formularz. Na formularzu obowiązkowe rzeczy oznaczone są czerwoną gwiazdką. Natomiast my możemy uzupełnić o dodatkowe informacje, takie jak NIP, PESEL, data urodzenia, adres, e-mail, telefon, numer konta bankowego, imiona rodziców, czy chociażby daty rozpoczęcia pracy, daty ważności badania lekarskiego, daty ważności szkolenia BHP. W tych dwóch ostatnich przypadkach, jeżeli ustawimy taką datę, a data ta będzie zbliżać się ku końcowi, Saldo Smart wyśle nam maila przypominającego o tym, że na przykład kończy się ważność badania lekarskiego. Natomiast jeżeli nie chcemy każdego pracownika wprowadzać osobno, możemy przejść do przycisku drugiego, czyli importuj. Tutaj pobieramy odpowiedni wzór, który wygląda w ten sposób. Uzupełniamy odpowiednio pola. Tutaj również kolumny są oznaczone czcionką pogrubioną, te, które są ważne i wymagane. Natomiast my możemy uzupełnić sobie taki plik o wszystkie informacje, które również widzieliśmy na poprzednim formularzu. Jeżeli mamy stworzony już taki plik, wybieramy z dysku wcześniej zapisany plik, klikamy otwórz. System Saldo zweryfikował, czy wszystkie dane wprowadziliśmy prawidłowo. Po prawej stronie mamy widoczny status, że dane są poprawne, więc pozostaje nam kliknąć zapisz dane pracowników. Tacy pracownicy zostali dodani na listę pracowników, więc jeżeli teraz przejdziemy na tą listę, możemy zobaczyć, że mamy już 4 pracowników, a nie tylko 2. Dodatkowo na tej liście możemy w szybki sposób zweryfikować, czy chociażby na przykład termin badania lekarskiego nam się nie kończy. Jak widzimy, system Saldo zaznacza nam na czerwono, jeżeli taki termin jest przekroczony. W każdej chwili, klikając w imię i nazwisko takiego pracownika, możemy przejść do jego szczegółowych informacji, ale również wejść w edycję. I w każdej chwili możemy zmodyfikować informacje, które są zawarte o naszym pracowniku. Chociażby na przykład datę ważności badania lekarskiego.
czy też jeżeli pracownik zmienił oddział lub też dopiero zaczyna, a zapomnieliśmy ustawić takiej informacji, możemy dodać jak najbardziej taką informację. Po prawej stronie natomiast mamy kolumnę akcje, w której możemy zdezaktywować takiego pracownika, czyli zmienić mu status na nieaktywny. Możemy również dodać umowę dla takiego pracownika. Mamy tutaj do wyboru różnego rodzaju umowy. Możemy wprowadzić również stanowisko oraz datę zakończenia takiej umowy. Możemy również dodać dokument kadrowy oraz przejść na listę dokumentów kadrowych tego konkretnego pracownika. Natomiast te dwie ostatnie rzeczy możemy wykonać również bezpośrednio przechodząc na dokumenty kadrowe. Na tej liście przede wszystkim możemy sobie w odpowiedni sposób filtrować taką listę, wybierać rodzaj dokumentu oraz dodawać dokumenty również z tego poziomu, klikając po prawej stronie przycisk Dodaj. W tym wypadku również możemy skorzystać z przycisku Dodaj, wybierając dokument kadrowy. Jeżeli przeszliśmy już na formularz dodawania dokumentu kadrowego, tutaj pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest określenie pracownika, do którego chcemy dodać dokument kadrowy. Wybieramy sobie odpowiedniego pracownika. Następnie określamy, do jakiej części naszej teczki ma trafić dokument. Do A, do B, do C, do D, do E lub do innych. Jeżeli oznaczyliśmy już taką informację, możemy przejść do dodawania plików. Klikamy przycisk Dodaj pliki, a następnie wybieramy zapisany, stworzony wcześniej dokument z naszego dysku. Klikamy Otwórz. I oczywiście, jeżeli nasz plik znajduje się na tej liście, po prostu klikamy Wyślij. Pamiętając o tym, że możemy też zdefiniować, do jakiego miesiąca i roku ma trafić nasz plik, który aktualnie dodajemy. Klikamy Wyślij. Dokument został wysłany. Teraz możemy przejść na listę dokumentów kadrowych. I jak już widzimy, mamy dostępny plik, który wysłaliśmy przed chwilą. Możemy w każdej chwili go ponownie pobrać, wyświetlić, ale również możemy przejść na jego edycję, korzystając z ikony niebieskiej po prawej stronie w kolumnie akcje. W tym miejscu mamy też podgląd na nasz dokument. Możemy wprowadzić powiadomienia, czyli datę obowiązywania, czy też ustawienie przypomnienia na x dni przed datą, którą sobie tutaj ustawimy, aby saldo nam przypomniało o jakiejś ważnej czynności, którą musimy wykonać dla takiego dokumentu. Tutaj możemy również oznaczyć, żeby wyświetlała się data na liście dokumentów kadrowych na czerwono, jeżeli została przekroczona z tą, którą ustawiliśmy. Oczywiście w każdej chwili możemy również dodać komentarz do takiego dokumentu. Mamy tutaj również możliwość ustawienia na przykład rodzaju dokumentu. Korzyści, jakie mamy z wykorzystania modułu kadry przez firmę, to czytelna lista wszystkich pracowników firmy wraz z najważniejszymi informacjami. Proste w obsłudze elektroniczne archiwum dokumentów kadrowych zgodne z przepisami RODO. Zaawansowany system uprawnień dla użytkowników do pracy nad dokumentami kadrowymi. Dostęp online dla uprawnionych użytkowników 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Automatyczne przypomnienie o terminach ważności zaświadczeń lekarskich, szkolenia BHP, umów na podstawie daty z listy pracowników oraz dowolnych dokumentów kadrowych. Przypomnienia ustawienia indywidualne na podglądzie dokumentów kadrowych, tak jak pokazywałem wcześniej. Oraz skrócenie archiwizacji akt pracowniczych do 10 lat przy przejściu na eteczki.